Magdalena Dubert, MMA Rocks. Jesteśmy w Wągrowcu po gali Slugfest 12, a ze mną udanie debiutujący na zawodowym MMA Dawid Śmiowski. Cześć Dawid. Cześć. Jesteś już trochę weteranem tej gali przed moim mikrofonem, ale pierwszy raz mam okazję z tobą rozmawiać jako zawodnika zawodowego. Powiedz, jakie to uczucie? Świetne, tym bardziej po tak udanym debiucie. Lepszego nie mógłbym sobie chyba wymarzyć. No właśnie, knockout techniczny w rundzie pierwszej. No kurczę, udany debiut chyba, co? Myślałem szczerze, że będę trochę dłużej się męczył, ale czułem w tej stójce, jak już zaczynaliśmy, że ta moja prawa ręka będzie wchodziła i ja wiedziałem, że on będzie obalał i czekałem na to obalenie i na całe szczęście wyczułem je. Słyszałem, jak już go tam dobijałem, że sędzia powiedział mu pracuj, więc mówię biję, przerwie po prostu, nie? I udało się, bardzo fajnie. Zarówno ty, jak i twój rywal byliście debiutantami na zawodowym rynku. Pamiętam, jak chwilę przed galą rozmawiałam z jego narożnikiem, z Romanem Szymańskim, który mówił, że wygra ten, który będzie miał silniejszą psychikę. Czy psychika zagrała w tej walce? Oj, zagrała, tak. Od murowanej psychika gra dobrze, więc od dwóch walk myślę, że trochę dojrzałem też do tego i wiem, na czym to polega i to też teraz... jakby to powiedzieć, procentuje, tak? I też ta zmiana klubu od tego czasu, odkąd zmieniłem klub, to też nie przegrałem żadnej walki, więc to też ma duży wpływ na mój przebieg tutaj walki i kariery. Czyli w nowym klubie już zadomowiłeś się na dobre? Stanowczo na dobre. Dawid, no jesteś takim zawodnikiem, który lubi się bić dużo i lubi się bić często. No tutaj za mocno się nie namęczyłeś, ale zanim przejdę do tego, jak jest plan na końcówkę roku, no to powiedz, ile się przygotowywałeś do tej walki, no bo od jednego slugfestu do drugiego i jeszcze w międzyczasie inne różne rzeczy, no nie było za dużo czasu. Treningi wznowiłem zaraz po slugfestie w Murowanej, tak z tydzień, dwa tygodnie miałem odpoczynku, wznowiłem treningi. A do tej walki przygotowałem się tak 3 miesiące, dobre 3 miesiące było przygotowań, bo wiedziałem o tej walce już wcześniej, że tutaj organizatorzy promują i będzie tutaj gala w Wągrowcu, a co do końca roku takie 70%, że jeszcze zawalczę w grudniu, więc zobaczymy, na dniach się okaże, co tam się będzie działo. O ile dobrze pamiętam, to była twoja 6. gala Slugfest, tak? 6. albo 5., tak. Czy będzie 7. bądź 6., czyli ta we wrześniu, jeżeli oczywiście no, uda się zagrać z organizatorami? Września raczej nie, chyba że wypadnie jakiś zawodnik, to ja zawsze jestem gotowy. Jak już wcześniej też brałem parę walk na Slugfestie, 2 dni wcześniej, 3, ale raczej to nie będzie Slugfest w grudniu. Czyli czekamy na więcej informacji z twojej strony. Dawid, no pierwsza gala w Wągrowcu, no faworytem trybun byłeś niesamowitym, no to powiedz, czy ty czułeś w ogóle ten doping, no bo naprawdę to jest skandowanie twojego imienia bądź przezwiska było niesamowite. Aj, ten doping to normalnie news na skrzydłach. Rodzina, znajomi, dziewczyna, wszystkie osoby, które się przewinęły przez ten okres, które pisały do mnie powodzenia, dasz radę. To mnie bardzo wspierało, wspomaga i no nie mogłem zawieść tych kibiców, tak? No i jeszcze miałeś siłę na to, żeby na walkę wieczoru wskoczyć do narożnika. No powiedz, czy spodziewałeś się tego, że Damian Skarżyński polegnie tak szybko? No nie spodziewałem się tego. Nie wiem, nie umiem. To było tak szybkie, że musiałbym zacząć te wideo naprawdę. A siłę no miałem, nie namęczyłem się tam zbyt dużo, chociaż chciałbym taką walkę, gdzie będzie dużo krwi, rozcięć i będziemy się bić naprawdę. Marzę o takiej walce, mam nadzieję, że kiedyś będzie. Słuchaj, debiutujesz zawodowym, a także wszystko jeszcze przed tobą. Z mojej strony też wszystko, ja ci bardzo dziękuję za kolejny wywiad. Ale czy ty chciałbyś kogoś podziękować? Chciałbym podziękować, tak, wszystkim tutaj kibicom, którzy dopingowali mnie tutaj, trenerowi. To on robi mega robotę. Wszystkim klubowiczom, sparring partnerom z klubu, sponsorom przede wszystkim, bo bez nich nie mógłbym aż tak mocno trenować. Wspomagają mnie tam dobrze. Odżywki z wrześni triceps też bardzo fajnie działają, szybko mnie regenerują. I co? Dietetyczce też bym chciał bardzo podziękować, ponieważ czułem się w tej walce bardzo dobrze. Zbijanie wagi szło dobrze. Więc dietetyczka też tutaj odegrała bardzo ważną rolę, za to jej też bardzo dziękuję. I moja kobieta, która mi gotuje posiłki dzień w dzień, też jej bardzo dziękuję. Taka kobieta to skarb, a ja tobie dziękuję za kolejny wywiad i do zobaczenia na następnych. Dziękuję ci bardzo.